po wczorajszym temacie o altach czuję się zobligowany, nawet bym powiedział, robić ten film. Ponieważ poruszyłem temat tego, żeby powstrzymać się z tymi altami, bo będziecie mieli ułatwienia. Powiedziałem o tych ułatwieniach, ale nie pokazałem dokładnie, o co chodzi. I wiem, że jakie to uciążliwe w tej grze może być czasami, że tego jest tak dużo i nie wszyscy mogą zrozumieć dokładnie, co miałem na myśli. Dlatego postaram się bardzo szybko, szybkimi i prostymi słowami wytłumaczyć, o co mi chodziło. A więc tak, wciskając F2 w grze, mamy dostęp do swojej posiadłości, Song of Heart and Home. Jak już będziemy tutaj, mam tutaj wiele rzeczy do zrobienia, ale o tym to będzie oddzielny film, kiedy już się nauczę. Teraz skupmy się na tych altach. Wciskając Ctrl 1, mamy dostęp do laba. W tym labie jest dział, który nazywa się Roster Help. W tym Roster Help interesują nas na początku te dwie pierwsze pozycje. Increase Tier 1 Honing Success Rate i Reduce Required XP for Tier 1 Honing. To jest dokładnie to, co wskazuje nazwa. Jeszcze postaram się opisać. Kiedy osiągniecie już poziom 802 i levelu, tak, na postaci i będziecie mieli lab research na level 2, a to jest proste, akurat każdy pewnie to będzie miał już, bardziej chodzi o ten 802. Otworzy wam się dostęp do tych dwóch opcji, tych dwóch funkcji, żeby zrobić te dwa researche. A co nam to da? Słuchajcie, a pozwoli nam to zwiększyć szansę na powodzenie ulepszania itemów tier 1. Jest to opisane, tak jak widzicie, tier 1, 302 equipment level, od 1 do 15 ulepszeń, increase basic honing success rate 20%. To jest gigantyczna pomoc, jeżeli chodzi o ulepszanie. Każdy z was, kto już zaczął ulepszać, dobrze wie, że nawet na 70% potrafi to spalić i po prostu tyle materiału się marnuje i jesteście dzień, dwa w plecy. No a druga opcja to jest Reduce Required XP for Tier 1 Honing. Tutaj chodzi o to, że po prostu będziecie potrzebowali mniej materiału, żeby po prostu zrobić te upgrade'y. Więc to też jest bardzo istotne. No i słuchajcie, zdobywając te dwa ulepszenia albo researche, nazywajcie to jak chcecie, jak zwykle, na pewno ułatwicie sobie życie, jeżeli chodzi o levelowanie swoich altów. Od razu wam jeszcze pokażę, będzie to też dostępne dla postaci tier 2, w sensie jak już będziecie te alty mieć na T2, z tym, że tutaj już będziecie potrzebowali 1300 drugi level, jeżeli chodzi o itemy, żeby tak samo na T2 robić, na altach, i tak samo na T3, z tym, że tutaj już item level 1385 będzie potrzebny. No i tyle. Tyle tak naprawdę chciałem przekazać, bo tak jak mówię, wspominałem o tym w poprzednim filmie, ale nie powiedziałem, o co dokładnie chodzi. Mam nadzieję, że będziecie brali to pod uwagę i pomoże wam to lepiej się zdecydować, czy będziecie teraz robić te alty, czy później będziecie je expić. Ja osobiście na pewno będę miał z dwa alty, które będę trzymał na poziomie 340, a jak skończę już te researche, to zacznę ich podbijać pomału do przodu. No. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za oglądanie i widzimy się w następnym filmie albo na streamie. Yo!